Witam, witam. Witam, witam. Tym razem ty jesteś nieogolony, ja uczesany, ale za to jestem ja wygolony. No i popatrz, ja nie mam w koszuli w kratkę, a ty masz w kratkę. Szkocką arystokratę masz koszulę. Kolejne nagranie, kolejny cykl, także jak Państwo widzą po ubraniu, to my tutaj tak lecimy taką serią. Dzisiaj chyba taki przyjemny temat. Paszport komu? Bo idę do domu. Tak, Państwo kojarzą stare, złe albo dobre czasy. Kiedy właściwie tak Polacy kombinowali? To w naszej pamięci co się... No, za zaborów, a najwcześniej, znaczy taki najbardziej pamiętany zabór, no to zabór Układu Warszawskiego, czyli właściwie Związku Radzieckiego. No to wtedy takie kombinacje na paszportach były, prawda? Jest to, ja myślę, Jacek, że jednak taki najbardziej widoczny to jednak była Generalna Gubernia. I tam było widocznie, pamiętasz, zakazane piosenki. No też nie możemy tego jakby pominąć, zwłaszcza, że możliwości podrobienia dokumentów wcześniejszych były większe, bo były mniej dokładne. No teraz już ta furteczka powolutku się zamyka, prawda? Bo nie wystarczy już w tej chwili mieć kawałek papieru, to trzeba mieć na przykład kod QR, prawda? Później nie wiadomo, co dalej będzie ze znakowaniem bydła. No więc generalnie coraz trudniej jest podrobić, ale w naszym narodzie tradycja ta istnieje od lat. Jak wspomniałeś o Generalnej Guberni, no to tego rodzaju paszporty, Ausweise, dało się kupić gdzieś w podziemnym obrocie. No i w tej chwili prawdopodobnie doprowadzi to do tego samego. Chciałbym jeszcze wrócić do tła, czyli do tego, dlaczego takie podziemie funkcjonuje. Generalna Gubernia była bardzo widoczna. Ten, który był przeciwko, mówił z dialektem charakterystycznym, charakterystycznie się nosił i łatwo było zobaczyć, kto się uważa za panów, a kto był tym bydłem, prawda? Mhm. Potem, jeśli chodzi o komunę, no to już się języki wyrównały, bo i te naleciałości, jak odpowiednio pozmieniali nazwiska, no to nie byli aż tak bardzo widoczni. Całe szkoły były nauki języka polskiego. Moskiewska, gdzieś w Bułgarii, zdaje się, był ośrodek cały, gdzie przebywało się miesiącami, żeby wybrać nazwisko polsko brzmiące i nauczyć się mimo wszystko języka. A nasz język nie należy do łatwych. Wiesz o tym doskonale, że pierwsza grupa tych właśnie najbardziej uciskających, to ona jeszcze mówiła też z innym takim akcentem dla państwa środkowo-pustynnego. Tak, środkowo-pustynnego charakterystyczne, ale znowu wrócimy do tego, że tych prominentnych kacyków albo tak zwanych ubeków też w miarę można było łatwo rozpoznać, nie było to aż takie trudne i ludzie też wiedzieli, że jesteśmy my i oni. I teraz wróćmy właśnie do... No, ciągle się zastanówmy, czy to jest zabór, czy co to właściwie jest. My nigdy spod zaboru żeśmy nie wyszli. Mhm. Pierwszy zabór, taki generalny, no to od X wieku jesteśmy pod zaborem watykańskim. I zdrada naszego narodu, która poszła w tym kierunku i zgodziła się na przyjęcie tych struktur w ogóle, bo tu już nie chodzi o politykę. Popatrz, jak to sprytnie zrobiono. Oddzielono to od polityki, prawda? No bo przecież nasze państwo nigdy nie pochwaliło się tym, że jest to państwo wyznaniowe, a mimo to wpływ na rządzących jest ewidentny do tej pory, prawda? Wystarczy popatrzeć, jak dotacje idą i już będzie wszystko jasne, kto tu rządzi i kto tu zbiera pieniążki. Więc no, cała reszta tych zaborów, pierwsza próba, oczywiście państwo krzyżackie, no jak ma się to inaczej skojarzyć? Później spadkobiercy państwa krzyżackiego, Niemcy, no jak ma się skojarzyć? Później zmiana rządów w byłym Związku Radzieckim, prawda? Nie pasowała Rosja, nie pasowali, zużyli się carowie wielcy, no to ich zamieniono. No i podmianka
i z dwóch stron nasz naród zaczął być uciskany. Przy czym ja nie mam nic do narodu rosyjskiego samego w sobie, bo... On też był uciskany. Bo on też jest był uciskany. No więc właśnie, tak? Bo często spotykamy się z taką generalizacją, że Rosjanie są źli. To nie Rosjanie są źli. Zacznijmy od tego, że to nie chodzi tutaj o Rosję, bo nawet jeżeli była Rosja carska, to była pod wpływami austriackimi, co jest oczywiste, jak spojrzymy na historię Romanowów chociażby, a później ta podmianka była tylko kwestią nawet nie zamiany tego, skąd pochodzi agentura, tylko zmiany systemowej. No ale żeby zmiana systemowa mogła nastąpić, to trzeba było zmienić też pionki na planszy, żeby to było oczywiste, żeby zdobyć popularność, poparcie, wzbudzić w narodzie cokolwiek. No akurat tutaj złością to zrobiono, tak? Przeciwko uciskowi, więc jeżeli wrzut nabrzmiał, no to wystarczyło igiełkę tam wkuć. I wrzut się rozlał. Natomiast rządzący pozostali ci sami. No to chyba jest oczywiste. I teraz jak zbadamy historię wcześniej, to dojdziemy do korzeni. Tą historię już zbadano w internecie, więc nie będziemy tego powtarzać. Ciekawych zapraszamy do poszukiwań, bo jak to odkryjecie sami, to będzie dla was bardziej wiarygodne. Natomiast my możemy zaznaczyć jedynie, nic się nie zmienia. To są tylko przefarbowania, po prostu maluje się nową farbą. Oraz dostosowuje się do jakby psychologii tłumu, tak. Czyli ludzi współczesnych. Jak to zrobić, żeby im się ciągle wydawało, że demokracja to jest najlepszy ustrój na świecie i że rzeczywiście mają realny wpływ na to, jak zarządzający nimi zarządzają? Demokracja to w tej chwili chyba w jakichś afrykańskich wioskach może istnieć. To, co nam się przedstawia jako demokrację, to jakaś, nie wiem, hybryda czegoś, na pewno niedemokratyczna. Ona jest, to wszystko jest zresztą przerobione, tak żebyśmy my uwierzyli w to, że jest demokracja. No wybór między białym a czarnym salcesonem, nic poza tym. Także to trzeba patrzeć na to tym sposobem. Żadne wybory, żadni nowi ludzie przy korycie niczego nie zmienią. I powtarzam to jeszcze raz, mimo tego, że słyszę często krytykę i protesty ludzi, którzy uczestniczą w działaniach politycznych, i być może w to wierzą nawet, a być może po prostu chcą sobie zagwarantować przyszłość. Ja nie wiem. To trzeba ich zapytać o to. Bo intratne stanowisko zawsze było pociągające i teraz może należałoby zrobić tak, żeby w przyszłym naszym państwie takie stanowisko było bardziej honorowe niż intratne i wtedy by się okazało, kto jest kim, prawda? Czyli wiesz, bardziej rozliczeniowe, żeby zasady odpowiedzialności. No to omawialiśmy wielokrotnie, tak, nie będziemy wracać. Od lat i ten pomysł Janusza Sadzy przecież cały czas funkcjonuje i u nas i się rozlał troszeczkę po internecie, także fajnie. I teraz ludzie mamy już sens. Tło. I teraz wróćmy do szczegółów, bo chcieliśmy rozmawiać właśnie o tym, jak w takim okupowanym kraju, no bo wygląda na to, że mamy okupację. Jeśli nie, to bardzo proszę nam udowodnić, że rzeczywiście mamy wpływ i ci, którzy zarządzają, nie są pod butem tych, którzy im wydają rozkazy. No generalnie rozmawialiśmy niedawno o odcinku, że jesteśmy grupą dyskryminowaną ze względu na to, że podważamy uczciwość przedstawienia nam pewnych rozwiązań, które mają szczególnie oczkowania. Wiesz, niedawno właśnie dostałem takiego maila. Oczkowanie. Po czesku to jest właśnie szczepienie. Mhm. Jeden... Jak ziemniaki. Poczekaj, ale nie pamiętam imienia. Przepraszam. Zanim sobie przypomnisz, do pierwszej części twojej wypowiedzi. Dostałem mailem zdjęcie, wygląda na oryginał, odpowiedzi z prokuratury na oskarżenie premiera Morawieckiego i odpowiedź prokuratury, że nie może być wszczęte postępowanie, ponieważ tenże nie podlega polskiemu prawu karnemu. Mam to tutaj w telefonie, mogę ci pokazać po programie. Szkoda, że nie wiedziałem, jak będzie przebiegać nasza rozmowa, bo bym się wtedy przygotował i może byśmy jakieś przybliżonko zrobili. Ale skoro tak jest, skoro ten człowiek nie podlega... A czemu podlega? Nie odpisała.
Prokuratura nie odpisała? Prokuratura odpowiada na zapytanie. Oni mają pewne procesy opanowane. Rozumiem. Nie muszą tłumaczyć się dalej. Zadane zostało pytanie, oni odpowiadają na to pytanie i nic więcej. Czyli w następnym pytaniu, jeśli ktoś zada pytanie, to być może dostaną odpowiedź, albo dostaną odpowiedź wymijającą. Być może tak, poczekajmy, może to się wydarzy. Mhm. W każdym razie, jeżeli ci ludzie nie podlegają, ci ludzie, mówię już troszeczkę generalizując, ale ten człowiek, no dobra, konkretnie, nie podlega naszym prawom, czyli kodeksowi karnemu i nie można go o cokolwiek oskarżyć, to należy się dowiedzieć, w jakim kraju on podlega i wtedy się dowiemy i będziemy mieli dowód czarno na białym, że jesteśmy pod zaborem. Bo jeśli prezes Rady Ministrów jest zatrudniony przez obce państwo lub też jest obywatelem obcego państwa i w związku z tym nie podlega naszym tutaj prawom, no to jest to ewidentny dowód, że on tu nie powinien być. I wtedy... Albo jest na zasadach, które zostały uzgodnione, że rzeczywiście jest to kraj okupowany i wara od nas, no bo jesteście tylko plebsem. No wiesz, to już dawno krążyła taka wieść po internecie, że od koloru paszportu zależy status państwa i że polskie paszporty świadczą o tym, że jesteśmy krajem lennym. Czyli oddajemy lenno komuś, prawda? I te trzy kolory paszportów, które funkcjonują na świecie, o czymś tam zaświadczają, prawda? To można sobie zbadać, też osobiście polecam, bo się lepiej utrwali. No i teraz dalsza część programu. Co będzie, jeżeli wieść gminna, która przynosi nam wiadomość, że planowane są na przyszłe lata do 2023 roku. Tam są różne opinie, bo teraz tak, my nie możemy dostać takiego oficjalnego pisma, odpowiedzi na to, ani z Unii Europejskiej, z Brukseli, czy też z Warszawki, skądkolwiek. Ludzie zaczynają mówić z różnych kręgów bliskich rządowi, że słychać w Unii Europejskiej, że ma być zunifikowane prawo zasadnicze w całej Unii Europejskiej i wszystkie konstytucje narodowe mają zniknąć. No to w tym układzie trudno jest to inaczej nazwać jak tylko okupacją. Bo jeżeli ktoś wprowadzi nam prawo, które, już pomijam fakt, że ta konstytucja jest mocno wątpliwa, która w tej chwili obowiązuje i nie powinna funkcjonować, o czym tłumaczy profesor Matyja, bardzo polecam jego programy. Może one nie są dywersyfikacyjne jakieś specjalnie, zajmuje się wąską ścieżką prawa i demokracji bezpośredniej. Zresztą sam mieszka w Szwajcarii, więc ma podgląd taki już praktyczny na te zagadnienia, więc polecam. Nie jest to może popularny portal, ale dużo wiedzy można tam zdobyć. Natomiast jeżeli my dopuścimy do tego, żeby taka sytuacja nastała, tam w Unii Europejskiej, no co nas obchodzi Unia Europejska? Owszem, coś nas obchodzi, ale głównie żyjemy tutaj. Więc jeżeli w całej Unii, no to i tu. No i zostaniemy pozbawieni praw podstawowych, a konstytucja, podobnie jak po wojnie, będzie miała 3 czy 4 kartki i będzie w tytule: wszelkie prawa człowieka żywego zostają niestety zawieszone na czas nieokreślony, aż do odwołania, aż nam się spodoba. I co? I co najważniejsze, Jacek, mówi, gdzieś tam wspominają, powołują się na demokrację w tym momencie, kiedy no, nasz głos w tej grupie jest praktycznie znikomy. O jakiej demokracji my możemy mówić? Tak, ale mówimy o pewnych zasadach, które się wielu ludziom, szczególnie młodym, wrzuciło. Unia Europejska dużo daje, świetnie daje, jesteśmy partnerami do rozmowy, a po tych wszystkich, wiesz, po przekładaniach różnych argumentów okazało się, że w tej chwili niewiele możemy. Będąc krajem totalnie skłóconym ze wszystkimi sąsiadami, nie mamy żadnych wspólnych sojuszy i generalnie dostajemy obuchem od każdego członka Unii Europejskiej, a ten, kto rządzi i się rozpycha na tronie, wskazuje palcem, no będziemy was wykorzystywać, bo się dajecie.
Oglądałeś taki film Marsjanie atakują, częściowo rysunkowy, polecam. Bardzo fajnie. I tam jest taka scenka, kiedy ci Marsjanie, paląc sobie fajkę, prawdopodobnie z helu, zmieniając głos, mówią: fajna planetka, bierzemy ją. I teraz przenieśmy tą kalkę na teren Polski. Unia nas nie chce, bo łamanie prawa, bo Trybunał Konstytucyjny, bo sądownictwo, bo coś tam, prawda? Bo nieposłuszeństwo, bo nie chcemy na przykład uchodźców, chociaż z drugiej strony, od wschodu, wpuściliśmy parę milionów, no także w pewnym sensie uchodźców, prawda? Można by było powiedzieć, no zwłaszcza jeżeli są gdzieś tam w okolicach Krymu. Jednocześnie płacimy za ich leczenie, oni mają świadczenia, mogą wstąpić do policji, więc też to jest bardzo niebezpieczne. No i z drugiej strony, właśnie już, jak już jesteśmy przy wschodniej granicy, obrażamy się na cały świat, w tym także wschodni. Nasz rząd nieodpowiedzialnie propaguje jakieś treści sprzed lat, kiedy to rzeczywiście my żeśmy ze wschodu mieli tylko zimny wiatr, natomiast ten sam wiatr zabierał całe nasze dobra tam, prawda? I oni najwyraźniej jakoś straumatyzowani, gdyby byli normalnymi ludźmi, to ciągną tego typu rzeczy i skłócają nas dokładnie ze wszystkim. A być może, zróbmy inne założenie, być może oni to robią specjalnie. Dostali koordynaty od swojego naciarstwa, że mają tak zrobić po to, żeby Polska była wykluczona i z Unii Europejskiej, co akurat byłoby dobrze by wyszło dla nas, gdyby nie fakt, że nie możemy zawiązać żadnych innych sojuszy, w tym także gospodarczych, co by było kluczowe. No i taki osamotniony kraj sobie jest i przylatują Marsjanie ze środka pustyni, prawda? Załóżmy z pensami. Z makaronem. Z makaronem, tak, pizza. I mówią: fajna planetka, bierzemy ją. Zwłaszcza, że wiemy. Ziemia obiecana. Tak. I co mamy? I mamy proste pole, wyczyszczone po pierwsze z ludności, bo emigracja zarobkowa, z ludności, ponieważ nastąpi emigracja paszportowa, szczepionkowa i tak dalej, wyludniona ze względu na wysiedlenia, jeżeli Niemcy upomną się o swój teren sprzed II wojny światowej, więc mamy 1/3 Polski zagrożoną wyludnieniem. Niemcy podobno już szykują pieniążki, żeby nas przekonać do tego. Z drugiej strony Rosjanie mają chętkę na wschodnie ziemie, ponieważ u nich ziemie, mimo tego, że najżyżniejsze na świecie czarnoziemy, to jednak zostały zerodowane tak dalece, że przydałoby się jakieś areały tutaj zająć, a Polska B doskonale się do tego nadaje. Prawda? Do tego mamy budowę dróg wschód-zachód, od którego manewru w ogóle zaczęto. Czyli nie transport północ-południe, żeby Polska była dobrze skomunikowana, bo od niedawna dopiero Wrocław został połączony z Poznaniem jakąś prawidłową arterią. Więc najpierw wybudowano sobie transporty wschód-zachód, no bo tak akurat południkowo układa się transport i interesy. I teraz już jest wszystko przygotowane do przejęcia. Lotnisko do zarządzania i do przeprowadzek już jest. Buduje się drogi, które powiedzmy, żebym uwierzył w to, że można zabezpieczyć drogę szybkiego ruchu lub autostradę przed zwierzyną, żeby nie wyskakiwała. No ale zwierzyna, po co zwierzynie na wysokości 2 metrów drut kolczasty? A ja to widziałem, przejeżdżając też z tymże w układzie południkowym, czyli północ-południe, południe-północ, tak, w obie strony. Więc tu już wszystko jest przeszykowane. No to co? Bierzemy tą planetkę. Reszta się wytępi poprzez eksperymenty medyczne, jak będą przeszkadzać, bo ja się zastanawiam, dlaczego, jeżeli jest taka
pandemia i jeżeli walczymy ramię w ramię ze wszystkimi narodami, z groźnymi wirusami, w dodatku inteligentnymi, które atakują tylko określone środowiska, określone sklepy geograficznie, no to dlaczego te wszystkie firmy nie zrobiły konsorcjum, tak jak kiedyś to bywało, że było IG Farben, na przykład, i zrobili sobie konsorcjum i walczyli też z groźnym wirusem słowiańsko-żydowskim, prawda? No a teraz nie mogą się połączyć. Aqua, BASF, Bayer i inne duże koncerny chemiczne, żeby wspólnie wygrać, tak jak to na amerykańskich filmach, na przykład pod egidą prezydenta Stanów Zjednoczonych, który koniecznie musi być czarnym, czarnoskóry, czyli afroamerykaninem, bo nam zdejmą program, tak jak w filmach, i on na koniec ogłosi światu totalny sukces. No nie mogłoby być tak? No nie. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie dosyć, że poprzez ten podział, być może oni pamiętają IG Farben i nie chcą, żebyśmy mieli takie skojarzenia, choć skojarzenia są oczywiste. Być może dla reszty jakoś Europy nie bardzo, dla Polaków sądzę, że tak. Więc mogę tutaj sobie pozwolić na pewne szyfrowanie. No to jeszcze oprócz tego w zakresie każdej tej jednostki chemicznej są różne serie takich szczepionek, więc ci, którzy będą potrzebni z jakichś tam przyczyn, no to mogą zostać, bo dostaną inną serię, a inni, którzy nie przedstawiają wartości, tak jak jest to zawarte w paru dokumentach, w tym także Fundacja Rockefellera o tym wspomina już w 2010 roku, zachęcam do przeczytania tego dokumentu. Oraz z każdych innych źródeł, no pan Schwab zdaje się wspominał o tym, że no nie, no, musimy pozostawić ludzi przydatnych. Stąd między innymi sens tego wszystkiego, co kiedyś już zdaje się wspomniałem, a teraz nabiera ciekawych barw, wszechobecne pobory krwi, tak zwane honorowe krwiodawstwo. I wszędzie wszystkim pobierają tą krew. Robią sobie wycieczki autobusami i robią objazd po wsiach, stają na rozdrożach, pobierają krew, dają czekoladki, wiesz co, no kurde, jak debilom, albo jak Indianom, kurde, koraliki i lusterka, tudzież wodę ognistą. I oni oddają tą krew, a jak przychodzi do jakiegoś wypadku, to tej krwi nie ma. To co, oni piją to na zapleczu, podnoszą toasty. O co chodzi z tą krwią? To po pierwsze. Po drugie, też z krwią. Pobierają tą krew w każdej sytuacji do badań. Ona nigdy do nas nie wraca. Łącząc to z poborem materiału genetycznego przy wymazach różnego rodzaju, czy do ustnych, czy do nosowych, czy do odbytniczych, czy co tam jeszcze wymyślę, jakimi otworami jeszcze można się do nas dostać, to jest cały czas pobór materiału genetycznego przy tak ogromnej bazie. Nie trudno jest zdecydować i przy tych możliwościach obliczeniowych, kto by miał zostać, a kto nie. I teraz kwestia rozszyfrowania klucza. Z jakiego klucza? Co to znaczy być przydatnym? Który z materiałów genetycznych mógłby być przydatny, jeżeli spełniłaby się prognoza czy życzenie na tym pomniku w Stanach Zjednoczonych, co żeśmy kiedyś omawiali, że ma zostać 500 milionów ludzi na Ziemi? No to które to ma być to 500? Bardzo posłuszni i głupi, silni i bez własnego ja, czy też odtworzenie ludzkości z jakiegoś innego klucza miałoby się zrobić. Trudno powiedzieć, ale wszystkie fakty wskazują na to, że coś jest dziwnego. Dlaczego mielibyśmy to robić? Dlaczego mielibyśmy się temu poddać? Naświetliłeś bardzo mocno trend, albo przynajmniej kierunek, w którym zmierza tutaj ten układ rządzący, a ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę więcej poopowiadali na temat przeciwdziałania, czyli podziemie. Ruch oporu, podziemie,
Wiesz, kiedyś to były oporniki i właściwie każdy był w podziemiu, kto nie był u koryta, a w tej chwili bardzo duża grupa społeczeństwa żyje w takim luksusie, w takiej nirwanie, w oderwaniu od rzeczywistości i funkcjonuje tak, żeby spłacać te swoje kredyty, które zaciągnęli. No i no, to jest duża część społeczeństwa wierzy, bo jest w układzie i po prostu, tak jak za komuny byli czerwoni, tak teraz są, no nie wiem, kolesie, grupa kolesi, czy wsparcie, nie wiem, rodzina Królika, to się różnie nazywa. No i zostaje ta trzecia grupa, która wątpi, widzi fałsz, zadaje pytania, na które nie dostaje odpowiedzi i ci ludzie rzeczywiście zaczynają działać, a przynajmniej przeciwstawiać się pewnym rozwiązaniom. Mówiliśmy o tym oczkowaniu, jeszcze raz dziękuję za tą podpowiedź z czeskiego, bardzo to fajnie brzmi i wydaje mi się, że Czekotupka będzie miała trochę problemy z narracją, bo jednak to oczkowanie ładnie brzmi. Takie sensowne. I teraz tak, Jacku. Ja już otrzymałem informację, że takowy paszport pewna grupa ludzi już mówi, będą mieli w najbliższym czasie. Ty mnie zaskoczyłeś, że już sam dostałeś taką ofertę. Może inaczej. Ja nie dostałem bezpośrednio oferty ja, jako ja, ale już dostałem informację o tym, że dostępne są, nie wiem gdzie. Nie wiem i nie powiem. Prawda? Bo nie wiesz. Bo nie wiem. Że za 800 zł można uzyskać taki paszport, no i trzeba się pojawić oczywiście na szczepieniu, bo gdzieś tam wśród lekarzy są nasi. No więc dobra, no są, no i super. Czy oni na tym łoją? Może i łoją, ja nie wiem, nie było mnie tam, nie potrafię tego potwierdzić. W każdym razie robi się dokładnie to samo, co robiło się właśnie w Generalnej Gubernii, skoro już wspominasz. Czyli można sobie Ausweis kupić. Ale jak długo? No właśnie, bo dopóki jest to wstrzyknięcie czegoś i powiedzmy, że numery serii danych oczek, można tak powiedzieć, są przeznaczone jako jedno wielkie badanie, czyli jeżeli badanie to genetyczne, czy w ogóle jakiekolwiek badanie miałoby być prawidłowe, to musi być grupa kontrolna, która ma wstrzyknięte placebo, tak? Oni oczywiście numery seryjne sobie będą notować i w takim papierowym paszporcie, jak na przykład pamiętamy u psa lub u kota, to obok daty pieczątki lekarza był wyrywany papierek z hologramem, taka nalepka i wklejany z numerem danej serii, że w razie gdyby się coś działo, to można się powołać na to i producent odnajdzie szczepionkę, jakby była wadliwa, to no, czy tłumaczą nam, że to po to jest. Ale niekoniecznie, bo po takim numerze, jak każdy zresztą marker, można się dowiedzieć, że to było na przykład pół dawki, pełna dawka, albo placebo, tak, ale jeszcze albo woda utleniona, albo cokolwiek. Banalna sprawa. Masz serię u 1000 losowych osób, którą rzucają i następnie tylko się skupiamy na tej serii. Po PESEL-u, po informacji, co się stało, czy się zgłosił, wszystko wiadomo. No powiem Ci, rewelacja, bo my ciągle mamy do czynienia z tym takim koktajlem Mołotowa, bo mówiłeś, że mamy kilka opcji, przy czym dla mnie, patrząc się na to powiązanie piramidalne, to raczej jest tak, że to jedna grupa zazwyczaj trzyma albo paru kolesi lub kolesiówek lub istot, nie wiadomo jakich. A no właśnie, bo jeszcze te grupy, dobrze, że wspomniałeś, bo mi... Są połączone wszystkie. Ale jeszcze jedna rzecz ważna, bo jeżeli tak istotne jest to, że trzeba się zapisywać, a nie można sobie po prostu przyjść tak i tej szczepionki pobrać, czyli jeżeli się zapisujesz, no to ten ktoś, kto to sprawdza, to przypisuje ci numer seryjny od razu z góry, co ma być zaszczepione. No i teraz zagadka jest niezwykle prosta, jeżeli chcielibyśmy zachować na przykład kadrę, która ma szczepić, kadrę wojskową, policyjną, no to odpowiednia seria musi być przeznaczona dla tych ludzi, żeby nam za szybko nie poumierali, bo kim my będziemy robić porządek na tych ulicach z tymi foliarzami? No czy wiesz co, to są dosyć już tak dosyć ostro pojechałeś. Dlaczego ostro? No ja bym to tak rozwiązał na miejscu. O może inaczej, dokładnie. Będąc tam na górze i mogąc sobie pozwolić na wszelkiego typu eksperymenty,
No bo to jest eksperyment. Mm-hmm. Ciągle jesteśmy na bazie eksperymentów. Nikt nam nie pokazał dokumentacji, która by świadczyła o tym, że ileś tam pokoleń dalej zostało to przetestowane, jest to bezpieczne, nie ma żadnych powikłań, nie ma niczego. Znowu mamy temat odpowiedzialności, tołkowany wielokrotnie na wielu stacjach, które mówiły, że po pierwsze jest zwolnienie tych podmiotów, które na tym czerpią przeogromne przeogromną kasę. Zwolnienie z odpowiedzialności, do powiedzmy, I z drugiej strony mamy jeszcze taką sytuację, że ten fundusz odszkodowawczy, który miał tam rok temu bardzo głośno, chyba przed wyborami o tym mówiono, no teraz jest totalna cisza, on nie zafunkcjonował, więc właściwie poddajemy się w sposób chyba świadomy jednak eksperymentowi, który nic nie zabezpiecza żadnych naszych praw i możliwości, dlatego ja się tak bardzo buntuję przeciwko temu, bo... No i jeszcze warunkowe dopuszczenie na całym świecie tych preparatów, więc no na pewno nie może być to przebadane do końca, skoro mają warunkowe dopuszczenie, prawda? I każdy o tym wie, bo przecież podpisuje zgodę. Tak, i teraz patrzmy się na to podejście, które jest pewną nadzieją, bo o tych zagrożeniach, o tych niepewnościach, o powiedziałbym takich różnych dziwnych kruczkach prawnych, bo to są prawne kruczki, mm-hmm. które są bardzo korzystne dla tych korporacji, które czepią na tym kasę i być może dla grupy, na pewno dla grupy, która ma informację, co komu, w jaki sposób podano, jak to zadziałało. Bo to jest przeogromna informacja. To jest informacja, której właściwie, wiesz co, powiem tak, ja bym ją porównał do skali eksperymentu w obozach. Ze względu, że tam też eksperymentowano i skala można... jest dużo większa. Znaczy do skali, która mogłaby dać potencjalną informację. Mm-hmm. Bo tam w sposób brutalny w warunkach wojennych podjęto takie eksperymentu. Nikt się nikogo nie pytał i właściwie po latach okazuje się, że to myśmy eksperymentowali. Tak coraz częściej na ten temat mówią. A tutaj w bardzo inteligentny sposób doprowadzono do tego, żeby ludzie się poddali dobrowolnie, wyrazili zgodę na tak zwany eksperyment i nawet nie wiemy, na jaki eksperyment. To było ewidentne. Raczej na końcu wszyscy, jak to się mówi, rozpłynęli się w nirwanie, czyli z kominami wylecieli do najwyższego, a tutaj czyżby powtórka z rozrywki? Widzisz, eksperyment sięga, no tak, powtórka z rozrywki, tyle że drogą pokojową, tak zwaną pokojową, ponieważ jakoś nie widać śladu zakończenia wojny. No ale nie ma strzelanin na ulicach, no więc uważamy, że żyjemy w pokoju. Ale temat jest nieco szerszy, ponieważ eksperyment dotyczy również, i może nie tyle również, ale osnową, fundamentem tego wielkiego eksperymentu jest eksperyment psychologiczny na ogromną skalę. A dopiero w kolejce stoi oczkowanie. Tak? Mm. Bo chociażby, widzisz, przyjechał ostatnio Jarek Dobrucki, prawda? No, gościł u mnie w domu, porozmawialiśmy sobie, on z Sycylii tutaj po prostu przyjechał. Nikt go nie zatrzymywał, nikt nie żądał od niego żadnego paszportu, nikt nie żądał nawet testu od niego, wszystko pootwierane. Ludzie jak barany sami sobie to robią, bo się boją, tak? Bo eksperyment najwyraźniej, no może nie udał się, ale jest w trakcie i oni też badają skuteczność tego, bo oni widzą wyniki pobrań takich materiałów, widzą wyniki, drugą kolumnę tych, którzy się zaoczkowali i mogą sobie korelować te kolumny danych, sprawdzać współczynnik korelacji. Jeżeli jest wysoki ponad pół w kierunku 1 i rośnie, no to znaczy, że eksperyment jest w trakcie i dąży do sukcesu. Ale to jest naprawdę takie proste. Zauważ, Jacek, jeszcze jedną daną zmienną, która powoduje, że mamy do dyspozycji praktycznie cały alfabet grecki, potem może chiński, może jakiś jidysz, jest dużo tych alfabetów, żeby nazywać następne dane. Bo wiesz doskonale, że w tej chwili no już, nie wiem, delta, epsilon, jakieś inne już będą za chwilkę się pojawiały. Przypominam wszystkim ludziom, którzy zastanawiają się nad tym, żeby rozejrzeli się dookoła.
czy ludzie, którzy przechorowali, którzy mieli jakąś tam, czy dalej mają problemy, czy to jest cały czas ci sami chorują na to samo? Co więcej, no, zauważa się, że ludzie, którzy się oczkowali, zaczynają zarażać tych, którzy są zdrowi i nic im nie zagrażało do tej pory. To jest, kurczę, jakiś błąd w Matrixie, nie, prawda? Nie jest błąd w Matrixie. Znane są te dane od lat. Wystarczy pogrzebać, na przykład porozmawiać z dyrektorami przedszkoli, bo tam skierowano tą armatkę na dzieci. Wcześniej, mówię, nie dotyczy na razie tego tematu. I wszystkie dyrektorki przedszkoli, a ja miałem możliwość porozmawiania z paroma, wiedzą o tym, że w momencie, kiedy pojawia się dziecko szczepione, no to chwila, moment do tygodnia i całe przedszkole jest wywalone w powietrze, bo wszyscy są chorzy. Tak, tylko wiesz, ja tutaj tak, wiesz, ten bunt w Matrixie, to sobie to zażartowałem, ale tutaj mamy do czynienia z narracją, która w mediach jest bardzo mocna. Zrób to jeszcze jeden krok, ostatnia prosta i ostatnia tak dalej. Ostatnia prosta, jak oni nam prostym tekstem tłumaczą i rzeczywiście ci ostatnia prosta, no oni są na ostatniej prostej, albo namawiają nam, żebyśmy prosto do piachu, tam chyba tego piachu brakuje, nie? Mówią. Wiesz co, powiem tak, coraz częściej... Otwartym tekstem. Coraz częściej w rozmowach ze znajomymi dochodzą mnie informacje, że jest coraz więcej przypadków bardzo dziwnych i szczególnie u ludzi oczkowanych. Także coś jest na rzeczy. Bo wiesz, dopóki to są media, którym nie ufam. Nawet nie ufam alternatywie, bo też nie wiadomo, czy tam nie ma tych wszystkich fejków, newsów, nie wiadomo jakich, ale to, co się bezpośrednio spotyka, że są takie sytuacje, ktoś niedawno jechał po dwóch dniach i nie dojechał na przykład samochodem gdzieś tam, no coraz częściej coś jest to dużo bardziej... Czyli otwartym tekstem zmarł? Tak. No bo ludzie donoszą nam, piszą do nas. Tak, dlaczego wiesz, ja tak powiedziałem, patrzę się nie dookoła, aż tak nie mam takiego, wiesz, tego z najbliższego gronia nic się nie stało. Ale to no jest ja też nie znam ilość, osobiście. Ale już znajomi znajomych, bo wiesz, no, mamy grono, które się raczej jak to się mi nie puszcza oczka. Prawda? No raczej. A inni raczej, wiesz, którzy puszczają jedno, a szczególnie jak dwa puszczą oczka, to w tym momencie zaczynają się dziwne informacje, bo to cały czas patrzymy się na poziomy tych alfa, beta, gamma i tak dalej, te wariacje i te wariacje są różne, ale jest już charakterystyczna informacja, że prawdopodobieństwo albo po prostu nieoczekiwane objawy, nawet takie objawy, powiedziałbym wręcz auschwitzowe, pojawiają się u wielu osób. I to już jest naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę. I teraz ta grupa, która po prostu będzie miała zamknięte oczy, czyli sobie coś tam, jakąś opaskę wrzuci, coś tam, nie wiem, coś tam dadzą na czółko, to ona ten drugi obieg zaczyna mieć. Obieg dokumentowy, tak jak powiedziałeś, może być troszkę dziwny, bo w tej chwili mamy, z tego co ja kojarzę, to chyba na komórce jest jakaś aplikacja, która pokazuje, że jesteś. Być może za chwilę będzie... Kod QR. Tak, ale on jest na komórce. To będzie niedobre, więc pewno za chwilkę dostaną kartę. Karta będzie do zgubienia, więc nie wiem, co zaraz wrzucą. No rzeczywiście chip i Dale będzie. No, mniej więcej możemy sobie to wyobrazić, bo to byłoby logiczne. Patrząc się, jak oni się zachowują i jak ludziom wmawiają, że to są dla nich ułatwienia, to taka kolej rzeczy powinna nastąpić. Wiesz co, w tej chwili, kiedy już nanotechnologia jest na takim etapie rozwoju, że można stworzyć nanochipa, no to ja nie widzę tutaj problemu, żeby postępowało to w tym kierunku i te wszystkie QR-y, te wszystkie papierowe rzeczy przestaną mieć jakąkolwiek wartość, więc ktoś, kto zdecyduje się na kupienie w drugim obiegu, second handy powinny takie otworzyć, nie uważasz? Tak. Z Norwegii na przykład. Tak jak ciuchy z Norwegii albo z Anglii. No to szczepionki z Anglii, czy szczepionki z Chin. No, second hand. Szczepionka używana i tak dalej. Wielokrotnie używana. O, wyobraź sobie, szczepionka... Puchar przechodni. O, szczepionka wielokrotnie używana i na przykład lekarze... I teraz zobacz sobie, mamy ten drugi obieg i lekarz idzie, prawda, wpisuje ci
gdzieś tam stuka, że kot jest aktywny, następnie tą samą szczepionką idzie do kogoś i znów ją sprzedaje, rozumiesz? Ona naprawdę może być wielokrotnie używana. Dlaczego nie można wykorzystać doświadczenia systemów bankowych, bo oni właśnie tak pożyczają pieniądze. No, nie mają niczego, ale je pożyczają. I teraz wyobraź sobie, za jakiś czas może się okazać, że najwięcej, jak to się mówi, puszczał oczka najlepszy haker. No. Bo to na tym będzie polegało. Tylko, być może. Że jeżeli rzeczywiście w szczepionkach te nanochipy się znajdą, bo te, które proponowano wcześniej lub też takie, co wstrzykuje się zwierzętom domowym, no to one są zbyt oczywiste i każdy, kto dostanie coś takiego, to może to wyczuć, mimo tego, że rozmiar jest no, niewielki. Natomiast w przypadku technologii nano, no to już nie będzie można tego wyczuć. A jak będzie, tak jak parę miesięcy temu, pół roku temu, do roku zaczęły krążyć informacje o lucyferazie, że ona będzie pod wpływem jakiegoś tam światła iluminować, no to w ogóle już wyklucza jakiekolwiek podrabianie czegokolwiek, chyba że przerobimy... Polak potrafi. Na tą chwilę oczywiście, że się znajdzie. Przecież nie ma takiej rury, co się nie da odetchnąć. Dokładnie. Ktoś to musiał zrobić i potem jest kwestia tylko technologii. Zresztą nagrywaliśmy kiedyś o Terminatorze, prawda, że może być taka sytuacja, że rzeczywiście trzeba będzie z innej strony. Akurat wtedy nie myśleliśmy, że Terminator będzie, wiesz, raz mrugał jednym oczkiem, raz dwoma oczkami. To nie wchodziło jeszcze na tym etapie naszych rozmów w grę, a w tej chwili ewidentnie widać, że tak będzie. To ktoś to stworzył, ktoś to wyprodukował, ktoś ten system obsługuje. Bo wiesz, dopóki nie mamy do czynienia, no chociaż patrząc się czasami na niektórych polityków, to rzeczywiście może to jest sztuczna inteligencja, bo tam nie ma żadnego poziomu empatii i nie wiem, rozumowania logicznego. No widzisz ich, to są raczej zimne bioroboty, ale obsługiwać to musi pewna grupa. Dla nich będzie ważne, że po prostu pewien sygnał da pik czerwony, pik zielony. Wchodzisz lub nie wchodzisz. Więc kwestia wygenerowania tego, bo to będą maszyny, które będą po prostu te urządzenia jakoś odczytywały. Jak zdjęcie Simlocka kiedyś. Tak, bo sam to robiłem. Popatrzmy się na to, jak to jest zarządzane. Mała grupa wie, bo dyryguje. Są wykonawcy, którzy mają to wprowadzić. I wykonawcy mają grupę, która na swoim poziomie inteligencji, czyli to są ludzie niemyślący, bo są po prostu tylko do tego, żeby egzekwować, będą egzekwować. Może oni prywatnie myślą. Ci, co egzekwują, stoją na bramkach albo sprawdzają, myślę, że... Ta grupa, tak. Ja mówię o tych wykonawcach, bo oni mają dostać zero-jedynkowo. Wpuszczę, nie wpuszczę. Przejdzie, nie przejdzie. Więc są urządzenia, które będą to szczytywały. A skoro są urządzenia, to tak samo ten sygnał może być odpowiednio zrobiony. No, ja wierzę w inwencję i w moc twórczą polskich hakerów, programistów. Rosyjskich, ukraińskich. Myślę, że może być co kraj, co obyczaj, bo to byłoby zbyt łatwe, gdyby po prostu jeden wzorzec poszedł wszędzie, to muszą być wariacje pewne robione, bo wtedy, no wyobrażasz sobie, to będzie ogólnoświatowe podziemie. No naturalnie, że tak. Przecież nie widzę tego inaczej. Chociaż wiesz, jak dostaję informacje z różnych krajów, to jednak te narody słowiańskie zdecydowanie szybciej kombinują na tych polach. Być może z przekory. Jacek, bo ja mamy tak sobie krwi, prawda? No mamy, głębszych Polacy potrafią wszystko. Tak. No nie tylko Polacy. My żeśmy to wypili z mlekiem, ale matki. Z żentycą. Tak. Także tak to wygląda, więc należy się spodziewać, że będą się pojawiały takie informacje i tutaj z pewnością weryfikacja. Być może rzeczywiście będą znane hasła puk, puk, to tam harcerze, ja wam nie wierzę, prawda? Ale... Pawiany wchodzą na ściany. Dokładnie. Żyrafy wchodzą do szafy. No i tak mniej więcej to może wyglądać. Jest to pewna opcja. My oczywiście cały czas gdzieś tam, wiesz, no, oczami wyobraźni widzimy ten nowy świat alternatywny, kiedy on rzeczywiście jest po naszej myśli, ale droga niekoniecznie musi być bardzo prosta. Ona może być kręta i wyboista i troszeczkę jeszcze bęcków możemy dostać. Tego nie należy wykluczyć. Ale wiesz co, ja widzę tutaj pewne w tym całym
ciemnym galimatiasie tych informacji. Ja widzę tutaj ciekawostkę, która powinna nas nastawić optymistycznie, bo popatrz, mieli setki lat, tysiące lat na to, żeby zniewolić ludzkość. Robili to pomalutku, tak żebyśmy się nie zorientowali. A w tej chwili z jakiejś przyczyny bardzo się śpieszą. Bo my się orientujemy. Bo my się orientujemy, ale im oni bardziej się śpieszą i robią dynamiczne zmiany, tym bardziej my się orientujemy. Czyli ja jestem przekonany o tym, ale nie mam bezpośrednich dowodów na to, że oni mają jakiś termin. Taki termin, który jest kluczowy dla nich i oni muszą przed tym terminem zdążyć. Więc będą, jak oni się śpieszą, to będą popełniać coraz więcej błędów. Musimy mieć po prostu oczy otwarte i patrzeć, czytać, uczyć się, brać przykład, porozumiewywać się między sobą, bo na przykład sąd w Polsce wyraził opinię apelacyjną bodajże, mam to w mailu, że absolutnie nikt nie ma prawa żądać od ciebie świadectwa zaszczepienia. Też to. Ani przy kontroli granicznej, o czym wiedzą, bo jak wspomnieliśmy o Jarku, on przejechał całą Europę, no pół Europy i nikt go nie zatrzymał, więc inni policjanci, służby i rządy wiedzą o tym, że mamy zagwarantowane, że nie można nam zaglądać w takie intymne tutaj nachy. Więc mamy narzędzia, prawda? Nie musimy im tego okazywać. W związku z tym, jeżeli dojdzie do tego, że taka separacja i taka dyskryminacja sanitarna nastąpi, to obawiam się, ja się obawiam buntu na dużą skalę. Znaczy obawiam się z jednej strony, a z drugiej strony być może coś to przyniesie ciekawego. Nie, ja nie wiem. Ale warto cały czas mieć umysł otwarty i badać to. Wiesz co, tutaj niestety trzeba połączyć jakby dwa przeciwstawne bieguny, podejść do tego, jak mamy żyć. Bo z jednej strony warto być obserwatorem i obserwować, i mieć ten dystans do wszystkiego i nie jarać się tym, ale z drugiej strony, no jak czynnie czegoś nie zrobić z życiem, to życie przeleci i nieoczekiwanie obserwator może być, jak to się mówi, zgnieciony przez tłum panicznie uciekających przechodniów, którzy nie zauważą, że on obserwuje. Mhm. No wiesz, to niestety, i tu jest chyba ta esencja życia, że życie to nie tylko jest obserwacja, ale tak samo jest życie. I tutaj każdy z nas będzie dokonywał wyborów, każdy z nas będzie musiał stanąć przed lustrem i każdy z nas niestety musi powiedzieć w pewnym momencie tak albo nie, albo otwieram, albo wchodzę w te drzwi, albo w inne drzwi. I teraz jeśli rzeczywiście po tych załóżmy slalomie duża grupa znajdzie się w pewnym momencie w miejscu, kiedy będzie rzeczywiście trzeba wspólnie zadecydować, no to jeśli ich będzie odpowiednio dużo, to wtedy oni rzeczywiście zadecydują i zrobią to, co trzeba. A jeśli pozostają tylko ostatni Mohikanie, no to wiesz... Ale zaraz, bo czekaj, bo ten stosunek oczkowanych do nieoczkowanych, on może dynamicznie się zmienić, bo teraz słyszymy takie wieści z oficjalnych stron, że na przykład we Wrocławiu to 80% już jest zaoczkowanych, tak? Czy to jest prawda, czy nie, to nie wiemy, ale przyjmijmy, że tak, czy 60 załóżmy, no bo to nie chodzi tutaj o to. I teraz jeżeli mamy do czynienia z takimi powikłaniami, gdzie ludzie odchodzą potem albo stają się po prostu nieczynni, no to stosunek oczkowanych do nieoczkowanych będzie się dynamicznie zmieniał i oczkowani będą maleć, pozostaną nieoczkowani, więc decyzja pozostanie w naszych rękach. Tak, dlatego ja cały czas mówię, jak to będzie po tych wszystkich decyzjach. Tak, ale nasi widzowie się zamartwiają, że tak mało jest tych obudzonych i że mają znajomych, mówią, opowiadają i w mailach, i w komentarzach, że mają znajomych, którzy mówili przez 2 lata, nie, ja nie zgadzam się, jak w piosence z Kubikowskiego. A na tydzień przed wyjazdem na wakacje, no ale jadę na wakacje, nawet dostałem takiego mema, nie będę zdradzał nazwisk, ani nawet miejsca skąd, ale z Polski, gdzie przysyła mi korespondencję swoją własną, gdzie
krąży po internecie taki mail. Czy oczkowanie jest bezpieczne? Odpowiedź: nie. Czy oczkowanie zabezpiecza cię? Nie. Czy masz gwarancję? Nie. I tak dalej. Tam jest kilkanaście tak, punktów. No, to już krąży w naszym świadku dość popularne, więc podejrzewam, że większość z was zna tego maila. Czy też na WhatsAppie jest przesyłany. No i w odpowiedzi na tego maila dostaję odpowiedź. Czy oczkowanie pozwala na wyjazd na wakacje? Odpowiedź: tak. No więc jeżeli ceną takiego ryzyka jest spędzenie wakacji, no to dzięki bardzo, to gratuluję. Gratuluję podejmowania takich decyzji. Czyli... Z drugiej strony, wiesz, też, przepraszam cię, bo z różnych innych opowieści, z prywatnych, od rodziny, że wszyscy dyskusje przy stole i oczywiście nie, tak? No ale w momencie, kiedy przyszło co do czego, no to tak. Czyli idą baranki, tak? Na strzyżenie, na rzeź, jak to nazwiecie, to wedle przekonań. No i jest jeszcze jedna grupa zachowań, gdzie występuje konflikt i wzajemne oskarżenie i nie dochodzi tutaj do jakiegoś konsensusu, bo jak wczoraj spotkałem się ze znajomym bliskim, bo mamy bardzo bliski kontakt, no to w rozmowie z rodziną mówi, no to zaraz, no będziesz miał w sobie jakiś drobnoustrój i będziesz zarażał innych. Przecież to jest logiczne. Gdzie ty, kurde, mózg zostawiłeś człowieku? Przecież to jest oczywiste. To ty jesteś dla mnie zagrożeniem, a nie tak jak agenda twierdzi i tego typu retoryka jest stale pompowana różnymi kanałami w ludzi, że to ci niezaoczkowani są zagrożeniem. No nie... Przecież to w ogóle jest niesensowne, nielogiczne, bez podstaw medycznych. Wiesz, jeśli wierzyć wszystkim informacjom na temat jakby tego, jak funkcjonuje właśnie puszczanie oczka, to generalnie wygląda na to, że robimy z siebie fabrykę, która produkuje coś, co się cholera go wie, gdzie dostanie, jak zadziała i jak długo zadziała. Jest jeszcze możliwość taka, że to my, niezaoczkowani, będziemy musieli utworzyć jakąś barierę przeciwko tym zaoczkowanym, bo coraz więcej doniesień od lekarzy i od różnego rodzaju obserwatorów takich prywatnych zauważa się, że następuje zmiana zachowań w wyniku oczkowania, że widzą narastającą albo apatię, albo zamiennie agresję również. I to, żeby było ciekawsze, niekoniecznie te osoby muszą przebywać w jednym, no tam powiedzmy, mieszkaniu, czy jakimś domostwie. Usłyszałem dosyć ciekawą opinię, która wyglądała w ten sposób. Osoba, która po prostu funkcjonuje w systemie, jak to się mówi, pończoszniczym, czyli oczka robiła, ona powiedziała, że ona zdecydowanie poczeka przez dłuższy okres czasu, bo musi się zastanowić, czy opaskę na oczy założyć, czy nie. Musi zobaczyć po prostu, jak ludzie będą chodzili, czy puszczają oczka i wtedy będzie mogła sobie ewidentnie odpowiedzieć, czy warto, czy nie warto. Także myślę, że ta grupa, jeśli są możliwości szczerych rozmów, najwięcej będzie mogła powiedzieć, bo wiesz, no, mamy pewną grupę, która jest jakby w otwartej takiej alternatywie i oni tam już enty raz opowiadają różne tam swoje historie, ale to też nie wiadomo do końca, jak to jest, no bo oni są jakby poza systemem, ale ci, którzy działają i mają dobrą wolę, bo to jest wujek, ciotka, dobry znajomy przy wódeczce, to tam rzeczywiście najwięcej prawdy się dowiesz. Tak, i warto by było zaapelować do ludzi, którzy mimo tego, że podjęli takie ryzyko, że nie są do końca przekonani, a już mają jakiekolwiek objawy, żeby dzielili się z tym ludźmi. Nagrali sobie telefonem komórkowy filmik i wpuścili do netu ze wszystkimi jakimiś danymi, bo jeżeli, kochani, jeżeli... Co ja bym zrobił? O, może to będzie lepsze i bezpieczniejsze dla naszego kanału. Co ja bym zrobił, gdybym na przykład był oczkowany
i nastąpiły u mnie jakieś zmiany. Wiedziałbym, że jestem na ostatniej prostej, czyli pikuję do piachu. To ostatnie, wiesz, większość ludzi mówi, to ja bym wypił wtedy dobrą whisky, poszedłbym to tu, to tam, tu skorzystał, tam obejrzał, jeszcze chciałbym to, czy tamto, czy siamto. Jakieś to jest egoistyczne, nie uważasz? Znaczy pewnie uważasz, no i pewnie większość się ze mną zgodzi. Owszem, możemy sobie pozwolić na chwilę słabości i zdobycia z tego padołu jeszcze chwilę radości, ale czy największą odpowiedzialnością społeczną byłoby powiedzenie, słuchajcie, to tak wygląda. Zwłaszcza, że widziałem niedawno, tydzień temu, zdjęcia z Indii, już zaczynają w dużej ilości krążyć, gdzie po oczkowaniu wychodzą oczka na zewnątrz w postaci czarnych grzybów i na to trzeba zwrócić uwagę, że to zaczynają się spełniać wizje apokaliptyczne i różnego rodzaju przepowiednie o występowaniu wrzodów różnych. Ja sam dostałem tego rodzaju wiadomość i widziałem to. Wolałbym szczegółów nie zdradzać, ale to nie było przyjemne. Może inaczej, to było dramatyczne przeżycie. Ja nie mogłem się podnieść przez kilka dni po tym, co widziałem, a teraz spełnia się to na moich oczach. Minął rok. Jakiś problem, kiedy rzeczywiście mając do dyspozycji różne numery seryjne, różne literki alfabetu, przeprowadzać sobie dowolny eksperyment i to nawet genetyczny, bez żadnej odpowiedzialności, za zgodą osoby, która chce wziąć udział w eksperymencie. Zazwyczaj za eksperyment się płaciło. Pamiętasz, jak było tak? Poddaje się eksperymentowi, ja tam pamiętam Mariolkę z kabaretu chyba Paranormalnie, jak ona była, poddała się wieloma eksperymentom, ale wiesz, odpowiednio za to płacili. A tutaj zobacz, jakie to jest bardzo inteligentnie rozegrane przez tych na górze. Świetnie, strach doskonale działa, dlatego kochani, należy się pozbyć strachu. Co będzie, to będzie, i tak nie jesteśmy śmiertelni. A czy ciała nasze pozostaną, czy nie, nie martwcie się. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Świadomość jest nieśmiertelna, co zdecydowanie zostało już wielokrotnie udowodnione. Są relacje ludzi, co więcej, było to zapowiedziane. Ja nie wiem, na ile można by było, nie wiem, czy nie przedłużamy tego programu, ale kiedyś studiowałem lata temu. Idziesz w dobrym kierunku. Fajne podsumowanie będzie. Tak? No to spróbujmy. Studiowałem dokumenty już powszechnie znane ze strony o tytule Winkmakers, o to będzie bardziej precyzyjne. Jakkolwiek publikacją tej strony zajął się człowiek, który zawodowo pisze teksty, po prostu pisze książki, pisze różnego rodzaju teksty, więc jest to dobrze zrobione, ale jednocześnie może budzić wątpliwości co do tego, czy nie jest to beletrystyka, zwłaszcza, że brzmi niewiarygodnie. I nieważne jak to brzmi, nieważne czy jest to prawda, czy jest to nieprawda, ale tam jest ciekawa zapowiedź. Zapamiętałem to zdanie, zwłaszcza, że badałem spójność tych wszystkich tekstów z innymi odniesieniami, w tym także biblijnymi i różnego rodzaju podaniami pozabiblijnymi, mitologiami, i prawdę mówiąc, tych nieścisłości wiele nie znalazłem, co świadczyłoby o albo tym, że jest to z wysokim kunsztem zrobione, albo musimy zaryzykować tezę, że to może być prawdziwe. Może. Nie twierdzę, nie przekonuję. I konkluzja? I tam powiedziano, że moment, kiedy my odwrócimy sytuację, kiedy spadnie zasłona wibracyjna sprzed naszych oczu, to będzie moment, kiedy zaczną się pojawiać ludzie, którzy wykroczyli na drugą stronę i wrócą i opowiedzą nam, co to jest. Jak wygląda rzeczywistość. I ci ludzie już są. Jeszcze jeden cytat z tych tekstów, może nie cytat, bo to było kilka lat temu, że pojawi się człowiek o wysokim autorytecie naukowym, który udowodni istnienie duszy, i pojawił się taki człowiek, jest to Corrado Malanga. Być może pojawił się jakiś inny. Ja czytając jego doświadczenia,
książki, artykuły prasowe, których jest multum. On przebadał 3,5 tysiąca do tej pory. Zaczynał od, oczywiście, no, gdzieś tam rosła w tym czasie ta liczba przebadanych. Do tej pory przebadał 3,5 tysiąca ludzi. To jest niezwykle pracowity człowiek i człowiek nauki o dużym autorytecie Włoch. Profesor Hem, czy doktor, nie pamiętam już w tej chwili, nie przygotowałem się trochę. Kończymy program, czyżby? Dobra, to już szybciutko. W każdym razie następna jakby przepowiednia, niezależnie czy jest prawdziwa, czy nie, bo na przykład językoznawcy mają wątpliwości co do prawdziwości tych tekstów. Trzeba na to też zwrócić uwagę, ale spełnia się. Spełniają się słowa różnych przepowiedni, więc jeżeli ta akurat zawarta w tekstach Winkmakers, a zwłaszcza w wywiadach z doktorem Nerudą, który, jak twierdzi, zbiegł z instytucji, która zajmuje się sprawami niesamowitymi, powiedzmy, sekcja do zadań swoistych, jakby to powiedzieli w Kingside'zie, więc mamy w tej chwili właśnie, żyjemy na progu tego. I jeżeli tak jest, to ten zwrot jest tuż. Oni się śpieszą, bo jest jakaś granica, widać to, nie wiemy, gdzie ta granica, różnie ludzie mówią, 2024, 2025. Z innej strony mamy opowieści o otwierających się przejściach międzywymiarowych, które otwierają się na krótki czas, żeby mogły przejść istoty, które nas stworzyły. Okej, czy to dla was brzmi bajkowo, czy nie? Nieważne. Ważne jest to, że widzimy ogromny pośpiech, czyli rozwiązania są tuż. Bądźmy gotowi. Nie pozwólmy sobie z powrotem na uśpienie. I to mi się bardzo podoba. To jest bardzo budujące zakończenie. Bo rzeczywiście już prawie że godzina, nawet więcej. I dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za uwagę. I teraz przerwa.